Witam Państwa serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią przyjrzymy się wybranym spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20. To jest niezwykle istotna sprawa, bo jeżeli banki znajdują się w okolicach swojego historycznego maksimum, to ich potencjał może wydawać się już ograniczony. W takim razie warto zadać sobie pytanie, czy spółki surowcowe będą w stanie zastąpić banki, które wejdą w korektę. Zapraszam na obejrzenie wykresów. Łamigłówka, którą dzisiaj staramy się rozwiązać, jak za chwilę Państwo zobaczą, jest niezwykle interesująca. Przechodzimy do pierwszego wykresu. Proszę zauważyć, mamy wykres PKN. PKN znajduje się na sygnałach sprzedaży. Trend nie jest wzrostowy, a jedynie mamy do czynienia z trendem bocznym. Proszę zwrócić uwagę, że mamy odpadnięcie od szczytu. PKN kosztował 127, kosztuje w tej chwili w okolicach 100 zł. Układ techniczny jest taki, że jeżeli spadniemy poniżej 100 zł, to mamy wybicie z formacji głowy z ramionami dołem i potencjalny target ruchu wynosi 75. Z tego wykresu interesujące jest to, że w tej chwili mamy brak jakichkolwiek sygnałów kupna. I omówiliśmy w tej chwili pierwszą spółkę surowcową i przechodzimy w tej chwili do wykresu banku. Na tapetę bierzemy PKO BP i proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy na nowych szczytach. Dopóki nie spadniemy poniżej 36 zł, to obowiązuje trend wzrostowy. Tak naprawdę ten bliższy stop loss warto ustawić na poziomie 40 zł. W przypadku PKO BP trudno mówić o logicznym zasięgu, ponieważ w momencie, kiedy spółka generuje nowe szczyty, no to oczywiście wyznaczenie logicznego poziomu oporu jest niemożliwe. To jak gdyby jest jasna sprawa. No i w tej chwili przechodzimy do kolejnego elementu naszej łamigłówki. Kolejny bank, BZWBK, on także znajduje się na swoich maksimach. BZWBK był omawiany dwu czy trzykrotnie w naszych tutaj, na naszych spotkaniach. W związku z tym no, nie jesteśmy zdziwieni, bo po tych sygnałach kupna, o których mówiłem, on w tej chwili znajduje się wyżej. No ale co dalej? Obowiązuje trend wzrostowy. Stop loss ustawiony jest na poziomie 360, czyli na dzień dzisiejszy, dopóki BZWBK nie spadnie poniżej poziomu 360, obowiązuje trend wzrostowy. I opuszczamy w tym momencie banki i spółki, które bankami nie są, bo chcę po pierwsze pokazać, że tak naprawdę motorem wzrostu WIG20 w tej chwili były głównie banki, pozostałe spółki są w korekcie i w momencie, kiedy skończy się impuls na bankach, to jeżeli WIG20 ma rosnąć dalej, to te spółki, które w tej chwili korygowały, muszą przejąć pałeczkę, czyli taka sztafeta, no bo banki kiedyś w tą korektę wejdą. Natomiast jeżeli banki będą kontynuowały swój wzrost, no to jeżeli WIG20 ma przebijać 2600 i iść w kierunku 3000 punktów, to te spółki pozostałe także muszą do tego wzrostu dołączyć. No trudno sobie wyobrazić, żeby same banki były w stanie pchnąć indeks w okolice 3000 punktów. Zobaczmy te pozostałe spółki. Przechodzimy w tej chwili do Orange, który otrzymał swoją szansę. Ja nie wiem, czy to wybicie zapłaci, natomiast proszę zwrócić uwagę, że potencjał jest znaczny. Mamy w tej chwili sygnał kupna po 6 zł, zasięgiem minimalnym ruchu na 8,50 zł i stop loss dla pozycji znajduje się w tej chwili na poziomie 4,88 zł. Ten stop loss oczywiście jest bardzo oddalony od rynku i tak naprawdę jeżeli ktoś otwierałby pozycję w tym momencie, to powinien ustawić ten stop loss bardzo blisko rynku, czyli na poziomie 5,80 zł. I przechodzimy w tej chwili do spółki surowcowej. Tą spółką jest Lotos. Będziemy mieli, proszę uważnie patrzeć, bo będziemy mieli w tej chwili porównanie do tego, co zrobił PKN. Stop loss dla pozycji długiej znajduje się na poziomie 53,50 zł. Proszę zwrócić uwagę, że ten stop loss znajduje się bardzo niedaleko. W tym momencie, jeżeli zostanie zapalony poziom 53,50 zł na Lotosie, to Lotos dołącza do PKN-u i w tym momencie obie te spółki znajdują się w trendzie bocznym o charakterze bardziej spadkowym aniżeli wzrostowym. I ostatnia spółka surowcowa, ja tak to podzieliłem w taką kategorię, no to mamy KGHM. I proszę zwrócić uwagę, że na KGHM-ie obowiązuje trend spadkowy.
Co ciekawe, sygnał zmiany kierunku trendu ze spadkowego na wzrostowy to jest po wybiciu poziomu 127. Ktoś powie, że to jest bardzo wysoko. No tak, ale jeżeli KGHM ma wejść w trend wzrostowy, no to nie oczekujemy, że on dojdzie do 130 zł i spadnie, tylko pójdzie na co najmniej poziom 160-180. No bo jak inaczej wyobrażać sobie WIG20 na poziomie 2800, prawda? Bo tutaj próbujemy rozwiązać łamigłówkę, która polega na tym, jakimi spółkami może być zrobiony wzrost WIG20. I wracając do wykresu KGHM-u, wsparcie na poziomie 100 zł jest niezwykle kluczowe, natomiast nie zmienia to negatywnego obrazu technicznego. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ciekawa jest ta sytuacja, jak bardzo ciekawa jest to łamigłówka, bo mamy z jednej strony tak, że dobra sytuacja na bankach, a z kolei spółki surowcowe są już na sygnałach sprzedaży. I teraz sytuacja jest następująca. Jeżeli banki po zaatakowaniu na przykład szczytu historycznego, a są bardzo od tego szczytu niedaleko, zaczną słabnąć i jednocześnie spółki surowcowe, te pozostałe, nie będące bankami, dalej się będą zachowywały słabo, no to mamy nieudany atak na 2600 i odpadamy być może z powrotem na poziom 2400-2500. Natomiast jeżeli banki wejdą w korektę, ale pałeczkę przejmą spółki surowcowe, no to będziemy w stanie utrzymać wzrost indeksu. To nawet może być ten sam poziom, bo w tym momencie banki korygują, spółki surowcowe startują w górę, potem banki, które mają zdecydowanie większą moc, po korekcie startują ponownie w kierunku nowych szczytów i w tym momencie WIG20 może dalej rosnąć. Jeżeli ten scenariusz nie będzie realizowany, czyli tak naprawdę wydaje mi się, że to jest jedyne logiczne rozwiązanie, czyli korekta na bankach, spółki surowcowe startują w górę, utrzymują potem swój poziom, banki dołączają po korekcie i mamy w tym momencie nowy kolejny impuls. Bo problem polega na tym, że być może, moim zdaniem, banki nie będą w stanie rosnąć w sposób pionowy. No do tej korekty kiedyś dojść musi. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy do gry wejdą spółki surowcowe, to jest pytanie kluczowe, to jest pierwsza sprawa, bo gdyby tak się stało, to byłaby okazja na bardzo ciekawe zyski. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie mielibyśmy wzrost PKN ze 100 zł w okolice 140-150, to jest 50% ewentualnego zwrotu. KGHM, tak jak powiedziałem, 160-180, czy LOTOS z poziomu w tej chwili 54 do 70-75 zł. Czyli potencjał ewentualnego ruchu jest duży. Na dzień dzisiejszy jednak odpowiedzi na pytanie, które żeśmy sobie tutaj głośno zadali, na razie nie mamy. Na pewno jednak tą sytuację warto będzie monitorować. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, z jednej strony mamy banki, które znajdują się w okolicach swoich poprzednich maksimów i z drugiej strony mamy potencjał ruchu na spółkach surowcowych. Na dzień dzisiejszy sygnałów kupna brak, ale warto tą sytuację monitorować. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne nagranie.